Dalej chodź. Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest redaktor Tomasz Wiejski z portalu służbyspecjalne.com i z magazynu Historia bez cenzury, gdzie jest w tym numerze aktualnie dostępny w sprzedaży tekst redaktora o największej wpadce Mossadu w historii. Polecamy, a my jak co tydzień zajmiemy się najgłupszymi, najbardziej obrazoburczymi, a czasem też sensownymi tweetami, ale te sensowne to zwykle są ze strony opozycji, bądź też niezależnych komentatorów, a nie ze strony pisiorów, którzy po prostu to są, umówmy się, głupi, chciwi, i odwalają w sumie tą pracę propagandową, tak myślę, że bez przekonania. Zaczniemy od kwestii najdroższego tweeta, który bez wątpienia będzie w najbliższych latach wracał wraz z kolejnymi instancjami sprawy, czyli wpisu redaktora Cezarego Gmyza, który pomylił Zjednoczone Emiraty Arabskie z Arabią Saudyjską i mimo, że dostał czas na przeprosiny do północy, to do północy nie ogarnął tego jednak skomplikowanego zagadnienia geograficznego, a jak już ogarniał po północy, to już promocja nie obowiązywała, ponieważ pan były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski dał promocję na przeprosiny tylko i wyłącznie do 24. No i zaczynamy. Pan przeczyta ten tweet, najdroższy tweet, tak myślę, w historii, bo mało kto znosi oskarżenie o tuszowanie morderstwa za pieniądze, bo do tego to się sprowadzało. Dobry wieczór, drodzy widzowie. Gmyz napisał tak. Radosławie Sikorski, po zarżnięciu przez Saudyjczyków Jamala Khashoggiego, po ćwiartowaniu jego ciała i rozpuszczeniu szczątków w kwasie, głosował przeciwko rezolucji wymierzonej w Arabię Saudyjską, od której czesze kasy. Z głosowaniem za antypolskimi rezolucjami nie ma problemu. Tak napisał pan Cezary Gmyz, korespondent TVP w Niemczech i współpracownik wielu sympatycznych ludzi. No właśnie. Cóż więcej dodać? I oczywiście zareagował na to No zareagował na to pan 9 Sikorski. lutego. Przeprosiny do końca dnia, Cezary Gmyz, albo będzie pozew. Nie obiecuję, że tym razem dam rabat za wsparcie sił zbrojnych. Na co Cezary Gmyz tam kiedyś odpisał zdziew, niech pozywa tą gazetę holenderską. 10 lutego Radosław Sikorski napisał, nie nauczył się geografii Bliskiego Wschodu w szkole, będzie się musiał nauczyć w sądzie. No i minęło parę godzin. To też jest dosyć charakterystyczne, że wieczorami Cezary Gmyz miewa kłopoty z poprawnym używaniem języka polskiego, ma skłonności do nadużywania wulgaryzmów, też słów obscenicznych. Pamiętam, jak proponował jednemu z internautów, to nie jest żart, drodzy państwo, możecie wpisać, wylisz mi rów mariański i Cezary Gmyz. Takie słowa ów intelektualista, nowa elita PiS, pracująca za nasze pieniądze, nas podatników w Niemczech, ciężkie pieniądze, dodajmy, takie słowa z jego ust padają. Jego ust padają również słowa pod adresem pierwszej prezes Sądu Najwyższego, już byłej Małgorzaty Gezdorf, że jest szlampą, czyli kobietą lekkich obyczajów. Oczywiście żadna prokuratura się tym nie chce zająć w państwie PiS. Gmyz też potrafi wyzywać Polaków żydowskiego pochodzenia, mowa o moim przyjacielu Tomku Szwajgiercie, od synów gnit. Co Tak, znaczy, to ten jest... jego antysemityzm mnie strasznie poraził. Tak zupełnie jako dygresję na marginesie, muszę panu powiedzieć, bo nie wiem, czy pan wie, że Gmyz mieszka na bardzo ładnym i ekskluzywnym osiedlu w Berlinie. Naprawdę, no, muszą mu nieźle płacić, czy też pewnie opłaca to Telewizja Znaczy tam Polska. jest tak, to że tam on dostaje na koszty, dostaje około 10 tysięcy euro na koszty. Ja kiedyś próbowałem ustalić od niego, ile, czy on sobie sam płaci ubezpieczenie
emerytalne, czy też opłaca moje TVP. TVP odmówiła mi informacji, a Gmyz na moje pytania dziennikarskie do niego w tej sprawie odpowiedział mi informacjami dotyczącymi mojego życia prywatnego, które, jak mniemam, no, pozyskał, bo nie są one dostępne publicznie, pozyskał od bezpieki PiSu, tym też pokazywał, bo oni to wiele razy pokazywali, tylko z anonimowych kont. Też pewnie odpowiedź była w godzinach wieczornych, no bo w wolnej Polsce pan Cezary Gmyz zostanie poproszony o to, żeby się pojawić w jakichś określonych miejscach i złożyć w tej sprawie pewnie wyjaśnienia, już nawet nie zeznania, na okoliczność po prostu pozyskiwania tego typu wiedzy. Kto mu tą wiedzę udostępniał, w jaki sposób, A, w jak... to trzeba będzie ich na tę okoliczność przepytać, to... Nie, dlatego że oni, znaczy no Cezary, znaczy Cezary Gmyz na przykład, do czego mówię wyjaśnienia, to jest sprawa bez wątpienia dotyczy Cezarego Gmyza, dotyczy sprawy Romana Giertycha, w której Cezary Gmyz otrzymał rolę, moim zdaniem już nie dziennikarza, który wziął udział w mojej ocenie w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było bezprawne uwięzienie mecenasa Romana Giertycha na podstawie fałszywych zarzutów przestępstwa. Ponieważ tych dowodów nie było, to Gmyz wziął na siebie rolę takiego medialnego katona, który atakował Romana Giertycha, oskarżając go, że domek we Włoszech należący do jego żony został kupiony za ukradzione pieniądze i dostał z tego tytułu akt oskarżenia, dostał 212. Pan mecenas Giertych posadził go na ławie oskarżonych mimo umorzenia. Bardzo ciekawe tam były wpisy, z których wynikało, że Gmyz, nie, ta sprawa zostanie umorzona po raz drugi. To tego. Bardzo mi to podoba się, kiedy ludziom się z wpisów wymyka się takie stwierdzenia sugerujące, że już znają werdykty. Natomiast jeszcze 10 lutego, już dzień po, właśnie jak Gmyz tak spojrzał takim świeżym okiem na tą całą rzeczywistość, napisał maila: korekta, Sikorski brał pieniądze z Emiratów, nie z Arabii. Dziękuję koledze z PAP, Polskiej Agencji Prasowej, za zwrócenie uwagi, co nie zmienia zarzutu postawionego przez Holendrów, że głosował w interesie Saudów po mordzie na dziennikarzu. No co Radosław Sikorski mu napisał? Miał pan wczoraj do końca dnia czas, do końca dnia termin minął. Cezary Gmyz. I miał pan przeprosić, a nie brnąć dalej. Usłyszy pan od mecenasa Giertycha, a ostatnio nie ma pan do niego szczęścia. To, że jest pan pupilkiem pisowskiej władzy, nie oznacza, że będzie pan bezkarny. Dość oszczerstw. Osobiście mam nadzieję, że pan Radosław Sikorski skorzysta z 212 w tym wypadku, dlatego że w sprawach cywilnych, nawet za poważne zarzuty, na przykład Cezary Gmyz przegrał ze mną prawomocnie 3 lata temu proces, bo mnie pomówił, że byłem klientem dealera gwiazd. Był to pierwszy proces i jedyny, który wytoczyłem o dobra osobiste. Pomówienie było po prostu bez żadnych podstaw materialnych, faktycznych. Panowie nie mieli nawet cienia dowodu na swoje insynuacje. Mówię panowie, bo dostali ten pozew wspólnie z Piotrem Nisztorem, który, bo to razem to, że tak powiem, zrobili na dwa baty. Taką zabawę widocznie lubią i oni po prostu wrzucili tego typu insynuacje, nie mając nic, po prostu przylepili mnie do tego, ja poszedłem do tego sądu, no bo dostałem informację, że jak tego nie zrobię, to będą mi potem po prostu przeklejać tamto, że ktoś to, poważni ludzie to napisali, poważni ludzie to powiedzieli, a ja nie zareagowałem, więc dostali pozew. Nie dostałem żadnej kasy, nie chciałem jakichś dużych, chciałem 10 tysięcy złotych. Uważam, że za wypisywanie bzdur, że ktoś bierze narkotyki, popełnia przestępstwo na Twitterze, coś się należało. Okazuje się, że sądy nie chcą się zajmować sprawami między dziennikarzami i to wywaliły w ten sposób, że ma przeprosić na Twitterze. No co zrobił Gmyz? Przeprosił na kilkanaście sekund o którejś tam w nocy i od tego czasu, drodzy Państwo, mija już, no, 4. rok niedługo będzie od tego wyroku. I uwaga, do tej pory nie odbyła się żadna rozprawa o przymuszenie Cezarego Gmyza, no bo ja skierowałem wniosek o postępowanie egzekucyjne. Cezary Gmyz zrobił wniosek o przeciwegzekucyjny i od tego czasu nie ma żadnych rozpraw, no bo Piotr Nisztor już swoją rozprawę przegrał. Teraz jest sprawa w apelacji. No muszą to przegrać, dlatego że naprawdę przeproszenie kogoś na Twitterze w kilkanaście sekund, w sytuacji, w której nie jest to jakiś taki wyrok
nie wiem, że on ma trzymać to przypięte przez 365 dni albo coś, to miał po prostu napisać te przeprosiny normalnie, umieścić i skończyć na tym zabawę. Więc po prostu pokazują tylko, że oni, ktoś, kto sympatycznie trzyma sądy, a sądy trzyma Zbigniew Ziobro w sensie proceduralnym, po prostu sprawia, że ta sprawa nie trafia na wokandy, no, że zawsze się znajduje coś ciekawszego. 4 lata na przymuszenie do wyroku sądowego na rozstrzygnięcie, czy kilkanaście sekund o 3 w nocy to jest właściwy sposób wykonania wyroku sądu. No wiadomo, że nie jest. No. W każdym razie dlatego liczę, uważam i doradzam panom Radosławowi Sikorskiemu, bo już tam mecenasowi Giertychowi to trudno, żebym doradzał coś prawnego, to już nie jestem na tyle bezczelny. Natomiast sugeruję, że jednak bardziej efektywne jest trzepanie ich z 212, skoro sami nie chcieli tego paragrafu użyć. Ja miałem wielkie obiekcje, żeby iść wtedy z 212, ponieważ byłem zawsze przeciwny karaniem karnie za wypisywanie nawet największych głupot, ale ponieważ zaczęto używać tego przeciwko mnie, a Cezary Gmyz zaczął mnie wyzywać od kryminalistów, więc dostanie ode mnie też szereg aktów oskarżenia, dostał już jeden, ponieważ Cezary Gmyz nie patrzy, co pisze, to jeszcze mu zapowiadam, że dostanie jeszcze drugi. Jest właśnie w trakcie przygotowania, tam jest rok na każdy akt oskarżenia, więc dostanie po prostu za każde brednie. A ja panu powiem, że ja bardzo żałuję, to co kiedyś powiedziałem w jednej z audycji, że nie obowiązuje w Polsce przedwojenny kodeks Boziewicza. I tak nie mógłby się pan bić z panem tym Cezarym Gmyzem, ponieważ nie spełniał warunków przedwojennego kodeksu. Ja bym mu te warunki udzielił, tylko żeby mieć okazję. Ale to nie można tak. To jest albo się spełnia warunki kodeksu Boziewicza, albo się nie spełni. Nie może pan po prostu uznać, że ktoś jest honorowy, żeby się z nim pojednać. Dobrze, to zrobimy nowelizację i będzie dobrze. Nie, to pan musi pan zrozumieć, koncepcja kodeksu honorowego jest taka, że pojedynkując się z osobą, która nie spełnia warunków na warunkach kodeksu Boziewicza, sam by pan popełnił delikt. Po prostu. W tej treści, jak i obecnie, czy obecnie, kiedyś obowiązywał, to tak. A w każdym razie to będzie bardzo drogi tweet. Zresztą kancelaria Romana Giertycha nie jest tania. W związku z tym, no przecież, a przegrywający płaci koszty procesu w Polsce, więc to też będzie już samo w to sobie będzie bolesne. Nie natomiast płaci, stać go. Znaczy stać nas podatników, bo dostanie jakąś premię znowu. Nie wykluczone, to będzie musiał oddać. To jest też właśnie ciekawe, że im się wszystkim wydaje, że oni będą mogli te pieniądze zatrzymać. Nic bardziej mylnego, bo będą musieli te pieniądze zwrócić. Znaczy, w wypadku Gmyza, no to wie pan, on ma pensję, to nie jest takie proste. Natomiast on ma przede wszystkim ma gigantyczne problemy, bo on wypisuje nieprawdę. No to, co napisał na podstawie mecenasa, dotyczące mecenasa Giertycha, no to są po prostu, to jest, dlaczego ja to nazywam udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej? Dlatego, że grupa przestępcza skupiona wokół funkcjonariuszy CBA i co po niektórych prokuratorów. Ja doznaczę, już 6 prokuratorów będzie miał w sprawie Giertycha procesy, ponieważ sąd się nie zgodził na umorzenie, cofnął sprawę, czyli teraz jak oni umorzą to po raz drugi, to Giertych ich sadza na ławie oskarżonych. I ja zwracam uwagę, że wspólnikami tych 6, to nie jest takich 6 prokuratorów, którzy łamią sobie, każdy z osobna łamie sobie paragraf. To jest zorganizowana grupa przestępcza, która ma swojego szefa. Tymi szefami, no to mogą się pomiędzy sobą mogą uzgodnić, kto był szefem głównym, no bo Ziobro, ja znając jego tego, będzie twierdził, że nie zna sprawy i w ogóle on będzie wskazywał na Święczkowskiego. Pytanie, co powie Święczkowski. W każdym razie tych dwóch panów sterowało ręcznie śledztwem, ponieważ prokuratorzy we Wrocławiu nie chcieli stawiać zarzutów, to dostali sami sprawy dyscyplinarne, zostali gdzieś tam poprzenoszeni, a czy tak wyrażono im dezaprobatę dla ich decyzji niepostawienia zarzutów mecenasowi Giertychowi. Przyniesiono sprawę do Poznania. W Poznaniu doznali po prostu spektakularnej klęski, gdzie im powiedziano, że nie dysponują żadnymi dowodami i w ogóle nie udowodnili, że w ogóle przestępstwo miało miejsce. No to, drodzy Państwo, chcą ścigać kogoś za morderstwo, a delikwent, który ma być zamordowany, żyje.
No więc przenieśli kolejną tą sprawę do Lublina, gdzie z kolei ukradli telefony i tablety i jakiś sprzęt komputerowy mecenasa, bo nielegalnie go wzięli i próbowali się do niego włamać. To jest to państwo po prostu... Tak, to pamiętam. To jest państwo PiS, no. Po prostu ukraść komuś sprzęt, będąc prokuratorem i wynająć jeszcze kolesia, który ma się do tego włamać. No nie, jeszcze mu się nie udało włamać, więc... No nie był w stanie, że to jest zaplowski sprzęt. Tego się złapać nie da. W każdym razie tutaj, drodzy Państwo, Cezary Gmyz, taka dosyć barwna postać tego polskiego Twittera, który powinien być tutaj taką reklamą jakiejś kampanii albo antyreklamą tego, że po prostu media społecznościowe nie są dla wszystkich. No bo facetowi... Laska trotylu. Laska trotylu, dobre określenie. No. Laska trotylu. W każdym razie. Zostawmy już tego Gmyza. Niech on się później będzie w sądzie tłumaczyć. Nie wiem, czy pan czytał ostatniego Newsweeka. Jest wywiad pani redaktor Renaty Grochal z panem Markiem Zagrobelnym, który mieszka w Norwegii. Przez 12 lat był członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Brał udział w wyborach. I wyobraźcie sobie Państwo, że w wywiadzie z panią Grochal zeznaje, bo dla mnie to ma ciężar dowodowy zeznania, że brał udział w fałszerstwach wyborczych, które miała partia Prawo i Sprawiedliwość. Ja ze zgrozą przeczytałem dzisiaj ten wywiad. Nie przeczę, że po części jakby treść jego znałem wcześniej, bo rozmawiałem z panem, wymieniałem uwagi z panem Markiem Zagrobelnym. Na szczęście mieszka w Norwegii, ale, kochani Państwo, to jest tak, że oczywiście ten wywiad nie przewróci Zjednoczonej Prawicy i nie spowoduje, że oni nagle będą sypać głowę popiołem i się przyznają do wyborczych oszustw, bo oczywiście, że tego nie zrobią, ale ilekroć się pojawia w przestrzeni publicznej taka informacja, a jest to dowód dość poważny, bo facet z imienia i z nazwiska zeznaje w tym wywiadzie, że brał udział w procederze fałszowania wyborów. Czy Państwo czujecie ten ciężar gatunkowy? On pisze o tym, mówi, że fałszował wybory razem z pisowcami innymi. I co się dzieje? Technicznie mówię, że był świadkiem i tak bardzo precyzyjnie się wyraża, że był świadkiem szkoleń, że w jakiś sposób to robili. No i teraz, proszę Państwa, co się dzieje? W takich sytuacjach zawsze wybija szambo. Czyli jak się pojawia taka sytuacja, to szambo wybija i smród zalewa polskie media społecznościowe, Twittera w szczególności. Nie minęła chwila i pojawiają się wpisy różnych znanych postaci. Pojawia się słynna skądinąd Kataryna, nie wiem, czy Państwo znacie tę panią. To jest pani, która zrobiła karierę, rany boskie, już 20 lat mija, podczas bycia komentatorką, to był początek polskiego internetu politycznego, 2003 rok. I ona wtedy właśnie pod tym nickiem Kataryna zaczęła funkcjonować jako taka w miarę sensowna, konserwatywno, antykomunistyczna, antyukładowa komentatorka. Gdzieś w 2009 roku na łamach magazynów bodajże Dziennik Gazeta, to wtedy chyba nie wiem, czy to był Dziennik Gazeta Prawna, czy to był Dziennik jeszcze wtedy, przed połączeniem z Gazetą Prawną. Więc to był dziennik należący do Axel Springera, chyba jeszcze Fakt jakoś wspomniał, ale tego już nie jestem pewien. I mówiąc, zrobiono jej coming out, czyli powiedziano, kto to jest, że jest to pani, która prowadzi fundację, tam tak zwane NGOs, czyli taki fundacja zajmująca się po prostu działalnością na rzecz dobra publicznego. No i on se dalej funkcjonuje jako komentator. Ja to o takich ludziach mówię peace light. Na pozytywną stronę tych głupot, które wypisuje pani Kataryna, zakładam to, że kiedy zapytałem ją publicznie, czy albo ona, albo ktoś z jej bliskich jest beneficjentem jakichś programów pisowskich, pracuje w spółkach Skarbu Państwa lub też ona otrzymuje jakieś granty, odpowiedziała mi, że nie.
Więc przyjdzie pewnie czas, kiedy będzie można to zweryfikować, ale jest jedyną osobą, która twardo powiedziała, że nie. Bo A ja reszta. zacytuję, no, skoro twierdzi, że ona nie otrzymuje żadnych apanaży, to znaczy, że robi to ze względów ideologicznych. Znaczy, to powiem szczerze, zawsze w takiej sytuacji dodaję, ale rzadko mam okazję, bo ludzie. Bo kiedyś zadałem to pytanie panu tutaj, widzowie, jeżeli mają pamięć dobrą to albo oglądali, no to powinni pamiętać, zadałem to pytanie Jackowi Piekarze i nie otrzymałem odpowiedzi. Nie otrzymałem odpowiedzi twardej, co wnioskuję, że nie chciał kłamać, a tego typu rzeczy są tam. Bo w taki sposób PiS załatwia sprawę, ja wiem to po sobie, no bo miałem okazję otrzymać propozycję. Pan Jarosław Kaczyński, wedle tego, co mówią moje wiewiórki, uważa, że propozycje i tak docierają do mnie w wersji okrojonej, bo gdybym dowiedział się, jak bardzo PiS chce mi przychylić nieba, to bym się nie był w stanie tej chciwości opanować, która towarzyszy każdemu człowiekowi, bo pieniądze zawsze są jakimś tam motorem. Natomiast, no, powiedzmy sobie, dla jednych większych, dla drugich mniejszych. Natomiast ja tutaj zawsze mam taką wadę, że ja mam plastyczną wyobraźnię i powiem w ten sposób. Ja uważam, że jednym z przyczyn, dla których ta polska scena wygląda, jak wygląda, jest to, że oprócz tej zmiany władzy, oprócz polityków PiS i tych wszystkich, tych pociotków i krewnych i znajomych królika, których powpychali do tych spółek Skarbu Państwa, dlatego ta rzeczywistość nurkuje na urzędy. Dlatego to wszystko idzie na dno, bo tam nie ma już ludzi kompetentnych, a jak są, to się chowają i uważają, że nie będą się po prostu zarzynać, żeby jakaś banda debili mogła dalej kraść. To jest to, że ci wszyscy symetryści zaczynają się bać, że wyjdą kwoty, które do nich były przelewane. To nie A jest. no, ja oczywiście nie mogę zakładać czegoś z góry, tak? Natomiast no, jakby weryfikacja przepływów finansowych, czy też finansów pani Kataryny, znanej też pod nazwiskiem Sadło, bo to było oficjalne, na pewno będzie przedmiotem badania i Myślę, że tyle ona, to, ja że. myślę, że ona wyjdzie. Ja myślę, że ona jest osobą taką, że skoro twierdzi publicznie i odpowiada, że nie ma takich związków, to ja uważam, że nie ma. Natomiast, tak jak pan powiedział, no, oprócz ludzi, kiedy komuniści na Zachodzie mieli publicity, to oprócz ludzi, którzy płacili, było tam sporo idiotów, no po prostu. No tak. A ich I proszę pana, komu się i dzisiaj wydawało. odnoszę takie wrażenie, że nie wiem, co pani Katarynie strzeliło do przysłowiowego łba, ale napisała dzisiaj tak, dosłownie w przeciągu krótkiej chwili. Może ja zacytuję tweeta pani Renaty Grochal z Newsweeka. Były działacz PiS. Dwukropek. Widziałem, jak PiS fałszuje wybory. Sam miałem wpływ na fałszowanie. Polecam moją rozmowę z Markiem Zagrobelnym. I pani Kataryna pisze tak. Czy pan Zagrobelny właśnie się przyznał do fałszowania wyborów i zatajenia przestępstwa? A na to zgadnijcie państwo, kto jej odpisuje. Nie kto inny, jak Maciej Księżniczka Wąsik. I odpisuje dokładnie tak. No cóż. Kolejny wpis pani Kataryny, czyli pan Zagrobelny informujący o sfałszowaniu wyborów przebywa na emigracji w Norwegii i nie będzie mógł pomóc wymiarowi sprawiedliwości? Pyta retorycznie pani Kataryna. A jak ten się o niego upomni, to poprosi o azyl polityczny jak niejaki Gaweł? Sprytne, wiarygodne, sarkastycznie dodaje pani Kataryna. Nie minęła chwila, jak słynny pseudodziennikarz Marcin Dobski, ten od 20 szczupłych centymetrów, Państwo wiecie. Nie, znowu trzeba, drodzy Państwo, znowu trzeba po prostu przypomnieć sprawę. Pan Marcin Dobski jest dziennikarzem Salonu 24, bywał wcześniej dziennikarzem Rzeczpospolitej w polityce.pl. Dość duży rozrzut, potem tygodnika Wprost, potem znowu gdzieś tam, potem był wyrzucony z tygodnika Wprost, potem wrócił. Jest taką zabawną postacią, dlatego że obserwowałem go przez kilka lat. Najpierw przypominał Don Kichota, który opowiadał o tym, że będzie walczył o prawdę i sprawiedliwość w dziennikarstwie.
Rozczuliła mnie taka historia, jak został zatrudniony w polskim radiu i uwaga, wysłał jakieś pytania niewygodne dotyczące afery jakiejś pedofilskiej do ludzi związanych z PiS o związki z pewnym człowiekiem oskarżanym o pedofilię i zdziwił się, że wyleciał z polskiego radia. To mnie po prostu, drodzy Państwo, to jest na tej zasadzie, na której koleś został zatrudniony w burdelu i dzwoni na polską agencję, do Państwowej Inspekcji Pracy i prosi, żeby wpadli obejrzeć warunki pracy i dziwi się, że burdel mama go wystawia po prostu za drzwi. Tak ogólnie, tak mi się skojarzyło, taka historia. A no Dąbski publicznie wielokrotnie odgrażał mi się, że mnie zniszczy, że mnie załatwi. Ale to zostawmy jego groźby. Te szczupłe 20 centymetrów to była historia, w której seksworkerka ujawniła na koncie, które było znane do czasu bana, które otrzymała za ujawnienie prywatnych rozmów właśnie pana Dąbskiego, który potraktował to konto jako miejsce, w którym należy składać oferty handlowe seksworkerce, więc on jej zaproponował, że ma 500 zł na zbyciu i no, chciałby je dobrze wydać, no i podał swoje parametry, że ma szczupłe 20 centymetrów, no i potem opisał również, co chciałby zrobić za te 500 zł i co ona na to. No więc ona to potraktowała jako przemoc słowną, twierdząc, że to jak pracuje, nie oznacza, że można jej w taki sposób traktować. I te szczupłe proszę 20... Państwa, pan Dąbski, jakby uczestnicząc w akcji ataku na pana Marka... Tak? Pana Marka? Dlaczego pan My się... się słyszymy? Ja pana słyszę doskonale. Tak, czy mnie słychać? Dziękuję. Tak. Halo, halo. Dobrze. Proszę Państwa, tak, mieliśmy coś na łączach, już jestem z powrotem. Witam Państwa niezwykle serdecznie. Generalnie w sensie de facto kontynuujemy temat. I proszę Państwa, pan Marcin Dąbski zaraz po pani Katarzynie atakuje pana Marka Zagrobelnego i panią Renatę Grochal. Pisząc tak, ciekawe, czy udało się poinformować czytelników, że Marek Zagrobelny jest jednym z liderów ruchu Marka Materka, prezydenta Starachowic, który będzie startował do parlamentu, więc konkuruje z PiS. Nie bardzo wiem, czego ten wpis miał dotyczyć i w jaki sposób miał ująć wiarygodności pana Marka Zagrobelnego, bo w zasadzie nie ujmuje, jedynie potwierdza fakt, no, trudno, żeby przyzwoity, porządny człowiek nie konkurował z PiS-em. A w ogóle jak można konkurować z PiS-em? No nie wiem, konkurować w czym? W złodziejstwie, w oszustwach, w kłamstwach, w przekrętach, w przewałach. Przecież PiS to nie jest partia polityczna, jak ktoś mówi. Tak? Mafia, tak, zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym. A tenże pan Dąbski, no to nie wiem, komu on się wysługuje. Z racji jakiejś tam sytuacji, które będzie musiał mi wyjaśnić w sposób bardziej formalny, bo myślę, że będę miał okazję się go o to spytać. Także jeżeli pan, panie Dąbski, mnie słucha, to jeszcze musimy się spotkać i porozmawiać. Tylko mówię, bardziej formalnie, tak? W zasadzie będzie pan składać wyjaśnienia, wydaje mi się. I pójdźmy dalej. Nagle wyskakuje jak Filip z Konopi. A propos Filipa z Konopi, to przypomniał mi się taki żart, jak kiedyś na jakimś tam prawostronnym Twitterze napisałem, proszę Państwa, ktoś tam przywoływał postać świętego Tomasza z Akwinu i świętego Augustyna, a ja napisałem, że podobnie pisał święty Filip z Konopi. I oni to łyknęli. Więc ten święty Filip z Konopi, tak mi się jakoś przypomniał. I jak Filip z Konopi wyskakuje, prezes Instytutu, uleciało mi doszło nic istotnego, dotyczącego sondaży, pan Łukasz Pawłowski, który nagle zaczyna wątek. Pisze tak. Przeczytałem tekst Renaty Grochal w Newsweeku i uważam, że najnowsza okładka w tym tygodniku to największy skandal i nieodpowiedzialność od bardzo wielu lat i będzie się ona śnić po nocach. Poniżej weryfikuję treści, czego nie zrobiła sama redaktor. I pan Pawłowski, który zna się na sondażach, uczestniczy w wielu sondażowniach, tak mieni się jako ekspert w tej sprawie, przytacza różne argumenty, że sugeruje, tak, że Marek Zagrobelny mija się z prawdą, próbuje rozmyć temat, no i w pewnym momencie dochodzi do takiego punktu, gdzie w swoim wpisie, jednym z wielu, pisze, że ale to treść tekstu najłatwiej zweryfikować. Zacznijmy od Exit Poll, pod lokalami wyborczymi od lat przeprowadza badania Ipsos. W 2019 roku różnica w wyniku PiS podana przez PKW, a badaniem Exit Poll wyniosła 0,01 punktu procentowego.
Czy w fałszowaniu wyników wyborów bierze udział Ipsos? Pyta pan Pawłowski. Ja spojrzałem na tabelkę i faktycznie tutaj wynik różni się 0,01 punktu procentowego w stosunku do PiS. Ja na sondażach się, drodzy państwo, nie znam, ale na życiu się trochę znam. Jak czytam, że exit poll 43,6 i late poll 43,6, oficjalne wyniki to jest 43,59, to nie wiem, co o tym myśleć. Ale dojdziemy do tego, bo gdzieś w tle może się pojawić nagle Pegasus, ale o tym może chwilę później. Ja jednak zadałem panu Pawłowskiemu pytanie, skoro przywołuje Ipsos, nie wiem, czy on uczestniczy w tej spółce, współpracuje, zwał jak zwał. Już jakiś czas temu ta sondażownia przykuła moją uwagę, bo ja muszę przyznać, że ja nie daję wiary w sondaże i niezbyt lubię te sondażownie, bo uważam, że wykonują prace zlecone, co jest naturalne, bo to są podmioty gospodarcze. Ale proszę państwa, na stronie Ipsos, która mieni się firmą międzynarodową, na stronie Ipsos tej spółki polskiej są wymienieni członkowie zarządu tejże spółki. Natomiast na liście członków zarządu brakuje jednej osoby i jednocześnie tak zwanego beneficjenta rzeczywistego. Jak się bardziej pogrzebie w KRS-ie, to nagle wyskoczyło nam, że jest to pan Dmitr Szulgin, obywatel Federacji Rosyjskiej, który posiada rezydenturę w Szwajcarii. A musicie państwo wiedzieć, żeby posiadać rezydenturę w Szwajcarii na rosyjskim paszporcie, to trzeba mieć dużo pieniędzy. Kim jest pan Szulgin? Nie mam zielonego pojęcia. Nigdzie nic o nim nikt nie wie. Pytałem się tu i ówdzie, cisza. Więc już jakby przywołanie Ipsosa i tych dziwnie bliskich sondaży z oficjalnymi wynikami podanymi przez PKW, przypominam, że chodzi o wybory w 2019 roku, co do których istnieją bardzo poważne obiekcje w świetle tego, że pan senator Krzysztof Brejza był inwigilowany w sposób nielegalny narzędziem... Przede wszystkim narzędzie był inwigilowany po pierwsze nielegalnie, dlatego że inwigilowano go pół roku, a zgoda była wydana na miesiąc, ale zgoda była wydana na uwaga, inwigilację przy pomocy normalnych narzędzi, czyli telefon, SMS, a nie na to, żeby się włamywać i po prostu kraść informacje z tego telefonu. Nie można wydać zgody na działania przestępcze i przestępstwo na panu... popełnione wobec pana Krzysztofa Brejzy było też przestępstwem wobec całego sztabu wyborczego Platformy Koalicji Obywatelskiej i też przeciwko wszystkim wyborcom, dlatego że Jarosław Kaczyński, Jacek Kurski i wiele osób z Prawa i Sprawiedliwości miało dostęp do informacji o tym, w jaki sposób jest prowadzona kampania wyborcza. Ten Pegasus kradł informacje dotyczące wyborów. Zresztą w taki sam sposób później potraktowano Sławomira Nowaka jako człowieka, który pracował nieformalnie w sztabie wyborczym Rafała Trzaskowskiego. Jego również bezprawnie robiono tym narzędziem, ale te informacje, których pozyskiwano, miały właśnie rzekomo dotyczyć korupcyjnych spraw, ale tak naprawdę dotyczyły głównie polityki. Na przykład taką informacją ukradzioną z telefonu pana Nowaka była informacja, że Rafał Trzaskowski nie stawi się na debacie w Końskim w TVP i dzięki tej informacji, która wyprzedzająco oczywiście poszła do polityków PiS, do także ówczesnego prezesa TVP Jacka Kurskiego, dzięki temu przygotowano zupełnie inną narrację, czyli przygotowano TVP do walenia właśnie tchórzostwa Trzaskowskiego, a także nie przygotowywano Dudy do tego starcia, wiedząc o tym, że go nie będzie. W taki sposób właśnie się fałszuje wybory. Natomiast bardzo ciekawy wpis zrobiło sumienie polskiego internetu Józef Moneta. To jest internauta o takim pseudonimie na portalu Twitter, notabene kiedyś zaatakowany i odarty z anonimowości przy pomocy służb PiS. Historia, która kiedyś będzie też wyjaśniana.
grze ludzi, których ich bolą. Dlaczego on boli? Dlatego, że Józef Moneta tworzy cyfrowe archiwum wpisów polityków, których woleliby zapomnieć. Często je usuwają i wtedy w najmniej w tym takim momencie pojawia się Józef Moneta i wrzuca screen. I w tym wypadku, jak już wszyscy zaatakowali pana Zagrobalnego za podawanie bzdurnych sposobów fałszowania wyborów, wlatuje wpis Joachima Brudzińskiego na Twitterze z 27 maja 2014 roku, i w którym opowiada i zarzuca fałszerstwo wyborcze Platformie, uwaga, twierdząc, że był krzyżyk na kciuku. I sugeruje, że wyniki wyborcze były sfałszowane właśnie przy pomocy tych krzyżyków na kciuku. I teraz komentarz, opinia Józefa Monety. Możliwość fałszowania krzyżykiem na palcu pierwszy przedstawił na tej konferencji polityk PiS w 2014 roku, właśnie Joachim Brudziński. I wszyscy wtedy z tego kpili. Ale jak pokazała rzeczywistość, to ta partia, jeżeli przed czymś przestrzega, to zwykle sama to robi. Koniec komentarza. To prawda. I proszę Państwa, dzisiaj wysyp tak na Twitterze ataku frontalnego na pana Marka Zagrobelnego. Bardzo mocno musieli się pisowcy wystraszyć tego, co pan Marek Zagrobelny na razie opowiedział, a w zasadzie zeznał. A będzie naprawdę niezła afera, kiedy już niezależna prokuratura i znajdzie się odważny prokurator, który podejmie ten temat. I przesłucha pana Zagrobelnego. Myślę, że nawet jeżeli będzie chciał postawić mu zarzut, to pan Zagrobelny ma duże szanse na to, aby uzyskać status świadka, tak, tego dużego świadka koronnego i uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej. Szczególnie, że jest ofiarą indoktrynacji, bo jak sam opowiada, nieźle mu wyprano mózg. Zresztą nie tylko jemu. I proszę Państwa, nagle pojawiają się ludzie na Twitterze, którzy atakują pana Zagrobelnego, panią Grochal, którzy dotychczas milczeli albo tak delikatnie, może nawet kąsali PiS, a tutaj jest frontalny atak. Szczególnie mnie pan Pawłowski dosyć mocno zadziwił, że przytoczył dane Ipsosu i szczególnie z 2019 roku, ja może przypomnę, chwali się tym, że Ipsos miał tak idealne wyniki sondażu tego ostatecznego late poll, czyli tego już na sam koniec, które się różniły od PKW o 0,01 punktu procentowego. I tutaj pan Pawłowski sobie mocno strzelił w stopę, bo wybory 2019 roku niewykluczone, że były w pewien sposób mogły zostać sfałszowane, również z użyciem narzędzia takiego jak Pegasus. O tym będziemy mówić być może w kolejnej audycji. Zostawiając już pana Marka Zagrobelnego, proszę Państwa, pan Tomasz P., jak tak na niego mówię, można go nazywać z nazwiska, natomiast ja będę mówić o nim pan Tomasz P., znany spin doktor Prawa i Sprawiedliwości, który wyjechał na wycieczkę do Azerbejdżanu, później w wymianie korespondencji z panem redaktorem Szymonem Jadczakiem twierdził, że mu wszystko wysłał, że wszystko jest klar i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, że pisowcy bardzo lubią atakować rodziny różnych ludzi. Tego przykładem jestem ja, pan redaktor Piński, również pan redaktor Tomek Szwajgier i wiele innych osób. I proszę Państwa, przedwczoraj pan Tomasz P., zwany Porębą w niektórych kręgach, twierdząc, że są to fejki o tym, że on jest zamieszany, może nie zamieszany, tak? Ale gdzieś jakby jego nazwisko pojawia się w... Tak zwana, jest takie ładne określenie, które jest określeniem prawdziwym, person of interest, czyli tak. Osoba w zainteresowaniu, z którego tak? Nie wynika nic. Tak naprawdę tak. Ja się śmiałem, że to należy nazywać pojawianiem się w kontekście, to znaczy prokuratorzy badają powiązania danej osobie, nie określając, w jakim charakterze się nią zajmują, aczkolwiek nie jest miłe, kiedy pojawia się w takim towarzystwie polityk. Czym innym na przykład jest, kiedy się pojawia dziennikarz, który z racji zawodu musi przebywać w różnych środowiskach. Tak. I proszę Państwa, pan Tomasz P., zwany Porębą, pisze tak. Po fejkach o mnie czas na moją rodzinę.
No tu myślałem, że się rozpłaczę. Oczywiście, że żona była 2 lata temu przez rok asystentką Fidanza Carlo, czego nie kryła info na stronie Parlamentu Europejskiego. Niski post, pół etatu, pensja wykazana w naszych wspólnych dochodach. Jestem z niej bardzo dumny. Więcej oko pres, finezji życzę. A kim był ten człowiek, u którego była asystentem? A on jest zamieszany w tę aferę korupcyjną. Aha, no tak. I teraz, bo OKO.press, proszę pana, wysłało pytania do pana Poręby. Następujące. Szanowny panie pośle, w związku z materiałem prasowym przygotowywanym dla portalu OKO.press, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Czy pańska żona Agnieszka Poręba w latach 2020-2022 pracowała jako asystentka europarlamentarzysty Karla Fidenz? W jakim miejscu wykonywała tę pracę? Jakie były jej obowiązki na tym stanowisku? Jakie otrzymywała miesięczne wynagrodzenie z tego tytułu? Dlaczego nie wpisał pan jej wynagrodzenia z tego tytułu do świadczenia majątkowego? Czy pańskim zdaniem zatrudnienie pańskiej żony przez włoskiego europarlamentarzystę nie rodziło konfliktu interesów? W związku z planowanym terminem publikacji proszę o udzielenie odpowiedzi do godziny 12 w piątek 10 lutego. I proszę Państwa, z pisowcami jest tak, że kiedy następuje poruszenie przez media niewygodnych dla nich spraw, to zaczynają płakać, że w rodzinę uderzają, że w to, ale... Że szczepionkę. Tak, ale kochani Państwo, no nie jest tak, że żona pana Tomasza Poręby pracowała sobie w jakiejś tam firmie, a oni wyciągnęli, mówię zupełnie hipotetycznie, że nie układa im się w małżeństwie, bo to jest podłość. OKO.press pyta się o jej relacje z włoskim europarlamentarzystą. Gdzieś zaczyna się robić mało ciekawie, a pan Poręba zaczyna traktować jako atak na jego rodzinę. Nie, proszę Państwa, to nie jest atak na rodzinę, zacznijmy od tego, tylko to jest kwestia ustalenia pewnych faktów, bo pani żona Poręba jest jak najbardziej zainteresowana działalnością polityczną męża i w tym uczestniczy, no szczególnie będąc asystentką jakiegoś włoskiego europarlamentarzysty. I teraz, proszę Państwa, co robi pan Tomasz Poręba? Bo to, pan Tomasz Poręba, poza tym, że utyskuje na to, że jest atakowana jego rodzina, wypisuje na przykład takie rzeczy dotyczące właśnie pana Marka Zagrobelnego. Specjalnie robię taką paralelę z paralaksą. Pisze tak, abstrahując od wielu niedorzeczności w artykule Newsweeka, nie jest on przypadkowy. Powtarza to, co już sufluje Tusk. To znaczy, że liczy się z bardzo prawdopodobną porażką i oswaja z nią swoich wyborców. Sugestia sfałszowania ma ściągnąć z niego odpowiedzialność i dać paliwo do zadymy PO. I tu chciałbym Państwu przypomnieć, że pan Tomasz Poręba czynnie brał udział jako spin doktor właśnie w wyborach w 2019 roku. Więc wcale się nie można, dziwię. Można podejrzewać, że tu również otrzymywał informacje z Pegasusa, bo ja mam informację, że z Pegasusa właśnie bezpośrednio byli karmieni Jarosław Kaczyński, który był na bieżąco. Tam również dostarczono te rzeczy, które nie były używane w kampanii wyborczej, bo Jarosław Kaczyński po prostu zarządzał tego typu nielegalną inwigilacją. Oprócz tego jeszcze dostarczono te informacje do Jacka Kurskiego, szefa TVP. W ogóle bardzo ciekawą rzeczą jest, że nie tylko Pegasus był. Było też nieformalne komando policyjne w czasie też wyborów prezydenckich. Myśmy wtedy trafili na jej, na taką grupę policyjną, która inwigilowała polityków. Chodziła na zebrania trzech polityków rywalizujących z Andrzejem Dudą. Był to Rafał Trzaskowski, Szymon Kołownia i Kosiniak-Kamysz, Władysław Kosiniak-Kamysz. I te raporty trafiały do TVP, które wykorzystywała to przy robieniu jakichś tam materiałów. Śladem z działania tej grupy była
inwigilacja, która została tutaj ujawniona publicznie, inwigilacja pana marszałka Borusewicza, Bogdana Borusewicza, który no, jako były świetnie, że tak powiem, zorientowany opozycjonista w czasach PRL-u, jak działa bezpieka, wykrył ogon policyjny na swoich, że tak powiem, policyjnych tak, tajnych. Pamiętam. I po prostu poczekał sobie na nich w zaułku, gdzie ich skonfrontował. No więc oni oczywiście, panowie, przyjęli wersję, że uwaga, policja śledzi opozycyjnego senatora po to, drodzy państwo, żeby go chronić. To jest, drodzy państwo, no przepraszam, ale no to jest po prostu, to jest żart dziko obrażający inteligencję ludzi. Ja jeszcze wrócę na moment, taki zrobię skok w czasie do początku naszej audycji, ponieważ... Czyli wzwód w wzwodzie. Na początku zajmowaliśmy się po prostu autorem bez wątpienia najdroższego tweeta ostatnich na pewno miesięcy. Panem Cezarem Gmyzem, ale tutaj właśnie taki profesor, on tutaj często zmienia niki, ostatni to jest Horacy Forever, no, człowiek nie ma specjalnie tajnej tożsamości, jest tam mocno lustrowany przez innych użytkowników Twittera, ale on ma takie hobby, które sam się przyznaje, to hobby się nazywa Cezary Gmyz, Piotr Nisztor, Sławomir Cęckiewicz i Piotr Wojciechowski i puszcza tam bardzo ciekawe rzeczy. No i zadał pytanie: panie generale Marku Dukaczewski, kto to jest ten Cezary Gmyz? Czy to naprawdę jest dziennikarz? Pytam, bo wiem, że pan zna to środowisko od podszewki. Generał Marek Dukaczewski to jest facet, który przez ładnych kilka lat, na przełomie lat 20 i 21, był szefem, takim ostatnim prawdziwym szefem. Tam jacyś bardzo symboliczni na samym końcu byli, ale to był ostatni z wielkich szefów WSI. Człowiek, który trząsł kraje dosłownie i w tym. Do tej pory mogę tylko żałować, że pan Marek Dukaczewski nie używa swojej wiedzy w sposób bardziej aktywny, jako a mógłby. A mógłby. A mógłby. A mógłby, ale widać ma jakiś nieformalny pakt o nieagresji ze środowiskiem pisowskim, bo przecież gdyby pan Marek po prostu, tak powiem, no on tutaj właśnie powiedział tak, odpowiedział na pytanie. Ojcze profesorze, niestety ojcze profesorze, odezwał się do pana profesora, bo tak się tytułują, pewne regulacje prawne uniemożliwiają mi udzielenie odpowiedzi na to jakże ważkie pytanie, czyli pytanie, czy Cezary Gmyz jest naprawdę dziennikarzem. Powiem, taki bardzo mocny slap bitch w wykonaniu generała Marka Dukaczewskiego. Natomiast... Znaczy, drodzy Państwo, to jest tak, że pan generał Dukaczewski jako były szef Wojskowych Służb Informacyjnych podlega, tak, obowiązuje go dośmiertna tajemnica. I nawet jeżeli minęło 20 czy 30 lat, to on nie może się dzielić wiedzą, którą posiada. Znaczy on poważnie do tego podchodzi. Tak, znaczy inaczej, każdy oficer WSI, każdy funkcjonariusz spec-służb, który działał w kontrwywiadzie czy w wywiadzie, a zobowiązał się do dotrzymania tej, tak, do śmiertnej tajemnicy, to nawet jeżeli kusi go, żeby wyciągnąć pewne polityczne tematy i rzucić je na stół, a zapewniam, że ci oficerowie posiadają potężną wiedzę, tego nie zrobią. No ale, proszę Państwa, to tylko dobrze o nich świadczy. To tylko świadczy o tym, że są profesjonalistami i że odcinają się od polityki, a pojęcie tajemnicy dośmiertnej traktują bardzo poważnie. Na pewne tematy nie rozmawiają. A ja z kolei powiem, że jest coś takiego, co się nazywa stan wyższej konieczności i Jarosław Kaczyński jest takim stanem wyższej konieczności. To znaczy, powiem w ten sposób, jak panowie z tego środowiska, nie tylko pan generał Marek Dukaczewski przesyła tam gratulacje dla mnie, dla Tomka Szwajgierta, to ja im odpowiadam, że zamiast tej gratulacji, to ja poproszę prowiant do lasu. I poprzez prowiant to ja mam na myśli po prostu informacje, które będę mógł użyć. No faktem jest, że pan generał mógłby zrobić to per prokura. Pan generał mógłby dużo rzeczy. I pan mógłby generał, tak. Pan generał. Mam nadzieję, że może przyjdzie taki moment, bo co do patriotyzmu pana generała nie ma najmniejszych wątpliwości. I pan generał może dojdzie w pewnym momencie do takiego wniosku, że jednak trzeba użyć posiadanej wiedzy
bo tak dłużej być nie może. Ale to jest moja osobista ocena i też cicha prośba do pana generała, aby pamiętał o tym, że dośmiertna tajemnica dośmiertną tajemnicą, ale tak jak pan redaktor Piński wspomniał przed chwilą, jest stan wyższej konieczności, a przede wszystkim liczy się polska racja stanu. A z kim mamy do czynienia, no to pan generał Tukaczewski wie najlepiej, kim są ludzie tacy jak Kaczyński, Gmyz czy cała reszta. No wie, wie i mówi, że nie może mówić. Właśnie. Czy nie może, czy nie chce, nie wiem. Nie wiem, nie wnikam, nie śmiem tutaj. Znaczy ja powiem w ten sposób. No, dla mnie w tej chwili wszyscy ci, którzy posiadają wiedzę na temat patologii dotyczących Jarosława Kaczyńskiego, ja przypomnę, że nie ujrzała jeszcze światła dziennego słynna szafa Lesiaka. To też jest bardzo ciekawy O, temat. tak. Oprócz tego, że pan pułkownik Jan Lesiak, to jest moja prywatna opinia, zasługuje na to, żeby mieć jakiś, no może jakąś taką, może jakiś skwerek, może nawet jakąś ulicę, no bo jednak jest to człowiek, który w latach 90. napisał, że największe zagrożenie dla polskiej demokracji wypływa właśnie ze środowiska, czyli niedosłownie, ale taki był sens jego wpisów w tej teczce, wypływa właśnie ze środowiska Jarosława Kaczyńskiego i jak się okazuje, miał rację. Natomiast ta sprawa, żeby go ukarać za tą inwigilację, uwaga, padła dlatego, że za rządów PiS-u w 2007 roku ktoś się spóźnił jeden dzień ze złożeniem apelacji, dzięki czemu decyzja o umorzeniu sprawy stała się prawomocna. I nie ma takiej, przepraszam, już nie chcę teraz dodawać przymiotnika powszechnie uważanego za wulgarny, proszę tego samemu dodać, nie ma takiej możliwości, jakie możliwości, aby w sytuacji, kiedy oni rządzili, a rządzili wtedy jeszcze jako prokuratorem generalnym też był Ziobro, żeby ktoś się spóźnił w tej sprawie i przeżył coś takiego. To była po prostu decyzja polityczna, żeby nie skarżyć. Dlaczego? Dlatego, że zapadło jakieś porozumienie. Skąd wiem? Ano stąd wiem, że próbowałem się wiele razy umówić na rozmowę o Jarosławie Kaczyńskim z panem pułkownikiem Lesiakiem i dawał mi do zrozumienia, że zawarł pewien deal, którego chcę przestrzegać. I tyle. Ja jeszcze dodam taką informację, o której nie wszyscy wiedzą. Kiedy świętej pamięci Janina Paradowska w radiu Tok FM przeprowadzała wywiad z panem generałem Tukaczewskim, dopytywała o kwestię procesu Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego FOZ. Bo musicie Państwo wiedzieć, że w aferze FOZ tak przewijał się wątek rzekomego finansowania z pieniędzy FOZ pierwszej partii Jarosława Kaczyńskiego, czyli Porozumienie Centrum. Kiedy Macierewicz zresztą swojej szajki likwidowali wojskowe służby informacyjne, uczestniczył w tym właśnie Cęckiewicz i cała reszta, w tym słynny aresztowany Tomasz L., który w tej chwili siedzi, a podejrzewa się go szpiegostwo na rzecz Rosji. Obsesyjnie ludzie Macierewicza poszukiwali dokumentów, które rzekomo miały być w siedzibie WSI przechowywane, a były właśnie, a dotyczyły właśnie afery FOZ i finansowania z tychże pieniędzy Porozumienia Centrum. Orzekający w sprawie afery FOZ sędzia Andrzej Kryże, postać znana, późniejszy wiceminister sprawiedliwości w pierwszym rządzie Jarosława Kaczyńskiego, a zupełnie prywatnie syn Romana Kryżego, sądowego mordercy, który skazał na karę śmierci rotmistrza Pileckiego, a sam pan Andrzej Kryże, obecnie prokurator prokuratury krajowej w stanie spoczynku, gdzie go umieścił pan Ziobro chyba z wdzięczności za to wszystko, co zrobił dla PiS-u. Pan Kryże w ogóle ten wątek w procesie FOZ pominął. Nie przeprowadził żadnego dowodu, nie przesłuchał żadnych świadków. To jest sprawa, do której trzeba będzie już w wolnej Polsce wrócić i tę sprawę wyjaśnić. Czy wówczas pan generał Tukaczewski uchyliłby rąbka tajemnicy? Nie wiem. Nie wiem, czy sąd będzie go mógł zwolnić z tajemnicy, czy może zrobi to sam z siebie, żeby opowiedział, czy istnieją takie dokumenty, istniały, czy faktycznie pieniądze z FOZ służyły do założenia partii Porozumienie Centrum Jarosława Kaczyńskiego. Bo sprawa jest bardzo ciekawa i według mnie wymaga wyjaśnienia i przesłuchania również pana Kryżego, bo w zasadzie z tej funkcji prokuratora
krajowego w stanie spoczynku też go można będzie usunąć, jeżeli wykazano by, że na nim ciążą jakieś zarzuty. Ale zostawmy w takim razie już sprawę FOZ. Ja bym chciał teraz przeskoczyć takim skokiem szybkim a propos piątkowego wieczoru, proszę Państwa, kiedy do dworu w Chobielinie zapukało 5 funkcjonariuszy bezpieki PiS, czyli dość żartobliwie określane jako Centralne Biuro Antykorupcyjne. Pan Radosław Sikorski wrzucił wieczorem pismo, które wręczono mu u niego w domu, czy u niego pod domem, że rozpoczyna się badanie jego oświadczeń majątkowych od 2019 roku. To pismo, które opublikował na Twitterze, zawiera również wymienionych z imienia i z nazwiska 5 bezpieczników z CBA, którzy mają to prowadzić do maja. To już jest dosyć śmieszne. Nie wiem, będą u niego w domu siedzieć, ale wyobraźcie sobie Państwo, że natychmiast rozpoczął się potężny atak na pana Radosława Sikorskiego. Ja przypomnę, że pan Radosław Sikorski, który wygrał proces z Jarosławem Kaczyńskim, który miał kosztować Kaczyńskiego 700 tysięcy złotych, ostatecznie Kaczyński rad nie rad w zębach musiał zanieść 50 tysięcy złotych i ale wpłacił. Powiedzmy, skąd te 50 tysięcy się źle kojarzy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Otóż Jarosław Kaczyński według swojego powinowatego, austriackiego biznesmena, który poczuł się oszukany przez Jarosława Kaczyńskiego, złożył stosowne doniesienie i wynajął mecenasa Romana Giertycha, aby go reprezentował, to ów austriacki biznesmen nagrywał spotkania z Jarosławem Kaczyńskim i oskarżył go, że ten wymusił na nim łapówkę 50 tysięcy złotych, którą on przekazał, wypłacił te pieniądze, dał Jarosławowi Kaczyńskiemu, a ten miał przekazać to jednemu z, uwaga, członków fundacji, która miała podejmować decyzję o budowie tej pusiowskiej fundacji, tam księdza zresztą, ale to zresztą nazwiska znane, ale to nic nie wnosi, więc już tam nie chcę wchodzić w szczegóły. Chodzi o to, że Jarosław Kaczyński nie został przesłuchany i nie zadano mu pytania pod odpowiedzialnością karną, czy wziął te pieniądze, z jednego podstawowego powodu: prokuratorzy i sam Kaczyński podejrzewali, że ten Austriak ma również nagraną tą rozmowę. I dlatego próbowano ustalić, żeby on się zdeklarował pod odpowiedzialnością karną, czy nagrywał, czy nie nagrywał tej rozmowy. On tam kluczył ewidentnie, przepraszam za określenie, trzymając to nagranie jako mokrą ścierę. To się tak mówi, że czekać z mokrą ścierą. Taki jest neologizm w warszawce. Takie coś w rodzaju idiomu. Polega to na tym po prostu mieć dowód. No ja na przykład ostatnio zadaję na jakichś procesach pytanie Piotrowi Nisztorowi, jak odpowiada pod odpowiedzialnością karną, i czekam sobie z mokrą ścierą, aż się skryminalizuje. Jak się taki delikwent kryminalizuje, to ja w tym momencie pokazuję tego, że są materialne dowody tego, że jest tak i siak. I oni już zaczynają iść w wersję nie pamiętam. Nie wiem. I muszę Państwu powiedzieć, że strasznie mnie bawi ten atak na Radosława Sikorskiego. Ja zresztą na Twitterze napisałem kilka tweetów, że jakby ta akcja wymierzona przeciwko panu Sikorskiemu, no, wygląda jak dosyć kiepsko ugotowany kompromat. Mocno się chłopaki starali, ale nic nie wyszło, ponieważ oświadczenia majątkowe pana Sikorskiego już od dobrych 2 lat są absolutnie jawne. Tak, ale one były, właśnie to chciałem powiedzieć, że przecież są teksty, którymi się zajmowano już 2 lata temu, tymi samymi oszczędnościami, i nic wtedy tam było już tego. Teraz to jest taki odgrzewany kotlet, którym próbuje się przykryć przede wszystkim na potrzeby TVP, no bo jednak poza pożytecznymi idiotami w internecie nikt tego nie chwyta. Próbuje się przykryć, wykreować temat, którym się przykryje problemy PiS. No one są gigantyczne. No pomijam już to, że Jarosław Kaczyński ma w tej chwili naprawdę problemy, mocne problemy. Już nie powiem, że tam po prostu, powiedzmy sobie, może on jeszcze tutaj nie ma pełnych gaci, ale jego współpracownicy, którzy są dużo słabsi finansowo, dużo słabsi też pozycjami, oni się po prostu panicznie boją. Tam, drodzy Państwo, musicie zrozumieć taką rzecz.
Tam cała rodzina na przykład jest na państwowej posadzie i powiedzmy średni dochód takiej rodziny, jak jest tam powiedzmy czterech dorosłych, nie wiem ile dzieci, załóżmy, że mogą być, mogą nie być, ale średni dochód takiej do rodziny to jest w tym momencie od takich rodzin trochę jest od 70 powiedzmy do 120 tysięcy. Jak to się kończy, to oni nagle spadają na średni dochód 10 tysięcy. Oni mają kredyty nabrane. Oni już myśleli, że tak będzie zawsze. I to nie są, drodzy Państwo, moje tam jakieś szukanie, że to są ekstremalne przypadki. Nie, ekstremalne to jest wtedy, kiedy taka rodzina ma kilka milionów dochodów. Natomiast takie, gdzie mają po prostu pod 100 tysięcy, powyżej 100 tysięcy, to takich rodzin jest kilkaset, jak nie więcej. Ci wszyscy ludzie po prostu drżą. Ja mam taki przypadek, kiedy jedna pani starała się o angaż do agencji wywiadu, no i tam rozmawiała na testach psychologicznych i proszę mnie nie pytać w komentarzach, bo nie udzielę odpowiedzi, skąd ja to wiem i znam treść tych odpowiedzi. Tak powiedzmy sobie, moje wiewiórki po prostu lubią czasami opowiadać różne dziwne historie, więc opowiedziały również tą. No i ta pani opowiada, czy są jakieś problemy w domu, takie standardowe w rodzinie. Odpowiada, że ma tylko jeden problem, po prostu jak się zbliżają wybory, to jest nerwowo w domu. Tak mi się kojarzy, drodzy Państwo, bo on na posadach w tych mediach utrzymywanych przez nas, przez spółki Skarbu Państwa, przez państwowy ten, ona po prostu jako też człowiek zarabiający w państwowych spółkach, no więc robi się nerwowo. A takich rodzin, drodzy Państwo, to jest kilka tysięcy, gdzie po prostu oni wszyscy przyspawani do koryta. Pan sobie wyobraża, co to będzie po prostu. Przecież po prostu moment, w którym zostaną opublikowane exit polls, to będzie momentem takiego po prostu dramatycznego zawodu. Ja nie wiem nawet, co się może wydarzyć, jakie to może być po prostu. To SORy mogą być przeciążone, czyli te takie miejsca, w których się ratuje ludzi po jakichś nagłych zapaściach. Tutaj po Mówiąc prostu. zupełnie poważnie, powiem panu, ja liczę na to, że nowy rząd, ktokolwiek będzie ten rząd tworzyć, czy będzie to pan Tusk, czy pan Trzaskowski, bo różne koncepcje krążą, ktokolwiek zostanie nowym premierem i powoła swój rząd, ja liczę na to, że w pierwszych godzinach i pierwsze decyzje będą dotyczyły natychmiastowej wymiany służb, powołania nowych szefów tych służb Tak i musi ratunku. być, ale to musi być, dlatego że jeżeli mówimy przede wszystkim o ludziach, którzy wykonywali przestępcze polecenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, bo mówimy o nie, nie mówimy po prostu o jakichś takich, nie wiem, tego mówimy po prostu o zorganizowanym przestępstwie. No już ja nawet mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, jeżeli kolesie wynajmują funkcjonariuszy ABW, którzy po prostu udzielają swoich prywatnych mieszkań do tego, żeby mnie inwigilować. Jeżeli outsourcing, ponieważ potem zauważają, że to wszystko, co robią wewnątrz agencji, wycieka, to outsourcingują szpiegowanie mnie i Tomka Szwajgierta na zewnątrz, przez zatrudnianie ludzi, tak zwanych osób udzielających pomocy do tych działań. Przecież to są rzeczy, które nie jesteśmy jedyni, my tylko mamy wiedzę o sobie, mamy największą, no bo krótko mówiąc, oglądamy własne cztery litery i staramy się po prostu rejestrować tą przestępczą działalność, której jesteśmy ofiarami. No ja No mam. tak, ja patrząc na tak sprawę pana Sikorskiego się po prostu zaśmiałem, bo jest to próba dość nieudolna, nawet bardzo nieudolna próba i dyletanctwo, żeby człowieka zastraszyć, no ale jakiego człowieka? Pan Radosław Sikorski w swoim życiu, tak był w Afganistanie, walczył przeciwko Sowietom. Na litość boską, to jest facet, który ma jaja. Jego 5 funków Wąsika naprawdę nie jest w stanie zastraszyć ani go wystraszyć, bo to raczej to oni powinni się lepiej zastanowić nad tym, co będą zeznawać, jak będą przesłuchiwani na okoliczność realizowania tego typu poleceń, które są może i zgodne z literą prawa, natomiast są bezpodstawne. I ma to charakter wprost nękania piątek, wieczór, pojechać do kogoś, do kogoś domu. Zaraz mi się przypomina, jak do nas do domu przychodzi wieczorem policja i próbuje nas przesłuchiwać, bo w jakimś, przepraszam za wyrażenie, zapiździewiu, jakimś zbieżu, ktoś tam złożył na mnie zawiadomienie, żeby było zabawnie, proszę Państwa, to
z artykułu 256 kodeksu karnego, czyli szerzenie treści rasistowskich i faszystowskich. Natomiast uderz w stół, a pączki się sturlają. I tutaj zainteresował mnie wpis pana Dominika Tarczyńskiego, europarlamentarzysty PiSu. Mianowicie Sikorski, który, przepraszam, Tarczyński, który, powiem, jest w kręgu zainteresowania, a jego osoba jest wymieniana w kontekście pewnych zdarzeń w Parlamencie Europejskim, pisze tak. Sikorski myślał, że jest cwaniakiem i oszuka europejskie służby. O nie, panie Tarczyński, o nie. Na papierze oficjalnie wyjeżdża na 1,5 godziny do USA. Emiraty płacą za wszystko, hotel, loty, luksusy. W tym samym czasie i miejscu w Nowym Jorku jest Ławerow. Spotykają się, ale Sikorski był oficjalnie na arabskiej konferencji. I tutaj pan Tarczyński zaczyna dość... Bardzo bogaty człowiek. Tak, zaczyna sugerować, że pan Sikorski się spotkał z Ławrowem, że w jakiejś sprawie. No, pan Sikorski nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje w Polsce, więc nawet jeżeli doszło do spotkania Ławrowa z Sikorskim w 2021 roku, to przypomnę państwu, że pan Ławrow w relacji z panem Sikorskim był osobą, jakby to ująć, podległą panu Sikorskiemu w tym kontekście, że jeżeli przyjrzymy się zdjęciom, materiałom filmowym, to pan Ławerow zawsze z bardzo dużą estymą zwracał się do pana Sikorskiego, wiedząc o tym, jakiego formatu jest to polityk, znany na całym świecie i lubiany przez wielu polityków i tak, przez głowy państwa, a nawet, proszę państwa, nie wiem, czy wiecie, a to wam powiem, że pan Radosław Sikorski jest po imieniu z obecnym cesarzem Japonii. To powiedzcie mi, który z tych zafajdanych pisowców, tego motłochu Kaczyńskiego, jest po imieniu z cesarzem Japonii? No nikt, no. I teraz, drodzy państwo, oni próbują kąsać Radosława Sikorskiego, wobec którego mam bardzo duży szacunek i bardzo go lubię, choć nigdy nie miałem okazji go osobiście poznać. Gdyby Pereira znowu mi zarzucał jakieś konszachty z panem Sikorskim, to od razu zaznaczam, że nigdy nie miałem honoru go poznać. Może będę miał okazję. Mam nadzieję, że kiedyś mu ścisnę dłoń. Więc Tarczyński, tak powiem, szarpie pana Sikorskiego jak komornik meblościankę. Dość nieumiejętnie i zupełnie bez sensu, ale na to wszystko wyskakuje nie kto inny jak pan Paweł Jabłoński. Na pewno państwo kojarzycie pana Pawła Jabłońskiego. Brał udział w spisku przeciwko mecenasowi Romanowi Giertychowi. Za które bardzo... kiedyś odpowie karnie, to bez wątpienia. Tak, oczywiście. On się tam odgrażał mecenasowi, że go pozwie. W końcu Japę zamknął. Zresztą ja napisałem Jabłońskiemu, że jak mówi Japą, to niech nie macha tak łapą. I popełnił taki wpis, który mnie rozśmieszył do łez a propos relacji pisowców, na przykład z jakimiś tam ludźmi z Azerbejdżanu, mam na myśli pana Porębę i po co on tam pojechał. Pisze tak. W świetle tego, jak zarzuca się panu Sikorskiemu czy panu Donaldowi Tuskowi sprzed 15 lat, że spotykał się czy z Putinem, czy z Ławrowem, czy pojechał do Moskwy. Cytuję pana Jabłońskiego. Utrzymywanie relacji dyplomatycznych z państwami, z którymi w pewnych sprawach się różnimy, a w innych zgadzamy, to nie tylko nic nagannego, ale zwykle rzecz godna pochwały. Pod warunkiem, że zawsze reprezentuje się interesy państwa, instytucji, gdzie sprawuje się demokratyczny mandat. Więc pan Jabłoński, który został nagrany, kiedy mówi, że jebać PiS, nie wiem, czy państwo widzieli to nagranie, bądź słuchali, ja się uśmiałem do łez, no, wypisuje takie bzdury, aby za chwilę atakować pana Radosława Sikorskiego. Znaczy, mnie w ogóle bardziej ciekawi postać Dominika Tarczyńskiego. To jest koleś, który mówi takim angielskim, który jest zrozumiały i dlatego uchodzi za bardzo inteligentnego pisowca, co bez wątpienia nie mówi, to ten angielski jest zrozumiały, ale nic więcej dobrego o tym nie można angielskim powiedzieć. Natomiast on zasłynął dwoma rzeczami dla mnie. Po pierwsze ogłaszał dumnie, że jest pomocnikiem egzorcysty i uwaga, był świadkiem, jak egzorcyzmowani pluli gwoździami.
Nawiążę do tego za chwilę, jak pan Tak, pozwoli. właśnie, no właśnie, no to już nie będę panu palił do wcipu, albo spalę, bo w sumie wtedy moja, bo to nie będzie jasne, dlaczego mnie to bawi. No, bawi nas to dlatego, że chłop po prostu przetłumaczył sobie relacje o osób egzorcyzmowanych z języka angielskiego, tylko nie wiedział, że pluć gwoździami to jest taki sam idiom w języku angielskim, jak po polsku rzucać mięsem. Przecież nie chodzi o to, nie chodzi o to, że Żeby, nie chodzi o to, żeby że ktoś po prostu Istnieje pluje jeszcze. gwoździami, tylko dlatego, że po prostu że chodzi o to, że przeklina, wyzywa, Ja bludni może Państwu przedstawię i takie pokrótce, bo rzeczy. Ale druga mówię. rzecz, to jest facet, który, Dominik Tarczyński, jest to facet, który się pochwalił tym, że miał dziadka z Narodowych Siłach Zbrojnych, który ratował Żydów. No to wszyscy pobiegli poszukać, czego Od jest, pieniędzy. czego jest. No właśnie, no i właśnie wyszło, że materiały na temat działania dziadka owszem są, natomiast w tych materiałach są donosy na dziadka o tym, że wzbogacił się na dziadka tego Tarczyńskiego, że wzbogacił się owszem, ale właśnie na krzywdzie żydowskiej, że były osoby, które były świadkami tego, że współpracował z Niemcami i że jako tam szewc po prostu zgromadził w czasie wojny gigantyczny majątek, którym kupił. Po prostu, krótko mówiąc, no jeżeli ktoś się bogaci w czasach wojny, no to nie jest postacią, delikatnie mówiąc, kryształową, i to też dużo mówi o IQ po pana posła Tarczyńskiego, bo on sam wysłał tych wszystkich dziennikarzy do tego, żeby zaczęli analizować, czy jego dziadek był szmalcownikiem, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że owszem, był szmalcownikiem. Proszę Państwa, ja bym chciał nawiązać jeszcze do tych gwoździ, o których pan redaktor Piński powiedział. A mianowicie to, co pan redaktor powiedział faktycznie, tak, to plucie gwoźmi może odnosić się do używania wulgaryzmów, które się podczas takich rytuałów egzorcystycznych zdarzają. Ale też jeszcze mogło być tak, że za dużo filmów się oglądał pan Tarczyński, bo w jednym z filmów pod tytułem Rytuał, zresztą ze świetną rolą Antonego Hopkinsa, jest taka scena, gdzie egzorcyzmowana dziewczyna pluje gwoździ. Więc kompletnie niewiarygodna osoba i opowiadająca jakieś przysłowiowe duby smalone. Tutaj nie ma zielonego pojęcia, o czym w ogóle mówi. O egzorcyzmach kiedyś Państwu opowiem, ale innym razem. Natomiast. Panie Tomku, musimy kończyć. Chyba, że chce pan coś jeszcze podsumować krótko. Nie, bardzo dziękuję Państwu za Ja uwagę. również, szanowni państwo, tylko polecam, no oczywiście tekst redaktora Wiejskiego, ale oprócz tego Rozpad Rosji to jest pierwsza tego typu analiza w piśmie ogólnopolskim, bo w Polsce chyba się nie wolno zajmować tym, że się Rosja rozpaść może. A może, bo wystarczy, że Rosja nie pokona Ukrainy, i te tendencje odśrodkowe, one zaczną zwyciężać. W tej chwili, drodzy Państwo, gdyby Rosja straciła Syberię, to eksport Rosji będzie mniejszy niż eksport 10-milionowych Węgier. Tak naprawdę oni po prostu żyją na koszt kolonii swojej, czyli Syberii. Kolonializm rosyjski to jest historia. Ten mój tekst to jest historia rosyjskiego kolonializmu. Czym on się różnił od kolonializmu iberyjskiego, czyli hiszpańskiego i portugalskiego, i czym on się różnił od kolonializmu angielskiego? To, że oni dzisiaj władają Syberią, to tak jakby dziś Portugalia władała wciąż Brazylią, Hiszpania Kubą lub Meksykiem, a Wielka Brytania Stanami Zjednoczonymi. Niech To mi pan przypomni, panie Janie, bo ja pamiętam, tylko nie pamiętam nazwiska. Wiem, że chyba car, teraz nie pamiętam, który chyba Piotr I, ale tak nie. wysłał swojego oficera, który objechał tę Syberię, proponując tym plemionom tambylców tak zwanych, Czukczom czy innym, czy chcieli być pod opieką cara. I oni się na to zgodzili. W ten sposób Rosja Nie carska. wiem, nie mogę tego, to znaczy moim zdaniem tam to było, to nie było, to nie było aż takie proste, to były lata Taka twardych historia była. podbojów, gdzie niewiele trzeba było, biorąc pod uwagę, że jedni dysponowali bronią palną, a drudzy dysponowali łukami i dzidami. I tak to mniej więcej wyglądało zaprowadzanie tam rosyjskiej władzy. Szanowni Państwo, historia bez cenzury. W tym numerze naprawdę szereg ciekawych tekstów. Jest jeszcze tekst byłego oficera wywiadu, który pokazuje, skąd się wzięła w Rosji technika, którą walczą. To znaczy, to jest technika, drodzy Państwo, amerykańska, angielska i niemiecka, i która tam trafiła do Rosji i dziś walczy
ze sprzętem natowskim. To jest dosyć takie smutne, ale to jest ten taki sznurek, który kapitaliści sprzedali Rosjanom, żeby ci mogli ich powiesić. O tym sznurku to mówił Lenin. Jeszcze jest bardzo mocny tekst. Pruski kanibalizm gospodarczy, zalążkiem bogactwa Niemiec była eksploatacja Polski. Też bardzo gorąco polecam. Szanowni Państwo, historia bez cenzury, a Państwu mówimy do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.